Oj. Dęsołka. Kurka. Trochę wachy mamy, można pośmiać. No to nie. Witamy na pokładzie. Siema, siema. POW kamera. Siema. Witamy na pokładzie Hondy Del Sol. Jedziemy z Maćkiem na obcinkę pod Narodowy. Zaraz zdejmiemy daszek, bo jest w miarę ciepło dzisiaj. Testujemy kamerę, jak będzie. No. Jaki widok będzie w sumie. Później pojedziemy do chłopaków, do szybkiego Matiego. Coś tam na gumie poświrują, może laczka spalą, a może ja hotą spalę laczka. Lux. Jak ty, ja to tak sobie raz wspomniałem, to jest 97 rok tej Hondy, no nie? Jak japońska motoryzacja była już wtedy rozwinięta, jak w porównaniu do polskiej, jak jeździłem takim, miałem okazję jakiś czas temu jeździć przecież Polonezem z 97 roku, tym Atu na gdańskich blachach. A teraz tutaj wiesz, a teraz taka Honda Del Sol, która jest małą wyścigówką. I zobacz, te samochody jeżdżą dalej. No, i się z nimi nic nie dzieje, aby tylko olej lać. A znajdź Poloneza teraz jeżdżącego. No idzie znaleźć, ale to ma 200 tysięcy przebiegów i myślę, że to jeszcze pojeździ sporo. Ale to brzmi. Ciekawe, czy tutaj tak widać, jak ja widzę. No, tak jak teraz nie wiem. Wieczorkiem. Co dzisiaj jest? Wtorek. W czwartki tutaj. Zawsze jest. Czwartek pod Narodowym to jest taki motoryzacyjny czwartek. Jak można w ciemno przyjechać o godzinie, tak jak latem, to 20, 21 i wiadomo, że coś się będzie tutaj działo. Że będzie, wiesz, dużo motocykli, zawsze dużo samochodów. Się znajdzie na pewno ktoś, kto będzie odpierdzielał. A zrobimy sobie obcinkę. No dobra, pokażę wam, jak się zdejmuje daszek w Hondzie Del Sol. Niezbędnik każdego hondziarza. Olej w bagażnik. Tu mamy takie przyciski. O, pyk. Z jednej. Pyk. Z drugiej. No i jest już Hania bez dachu, panie. Ostatnio tak przypierdzieliłem głową. Co w to? No, jak zdejmowałem, ale miałem wybór, albo przypierdzielę głową i nie zrzucę, albo spadnie mi w garażu dach. No, już jesteśmy, kurde, bez daszku. No załóż, może być chłodniej. Cały czas mam takie wrażenie, że chciałbym się ciebie zapytać, czy jesteś głodny, czy jedziemy coś zjeść, bo ja jestem głodny. Też bym coś jadł. No i już bez daszku. Z tyłu szyba elektryka, panie. Także jesteśmy już rozbrojeni, zobaczcie widoczek. Pasy zapinamy. No, pasy to koniecznie trzeba zapiąć. O, tu jest dobry widoczek. Widzowie, zobaczcie, delektujcie się tym. A tam widok na całą Warszawę. No i tutaj wisełka sobie płynie, a ja z Maćkiem się lansuję.
Słyszałeś? Ej, słyszałeś? Podobno tutaj lody ekipy są. Tak. No, bez kitu, naprawdę. Chodź. Jej. Nie mam, ale mam lecie do przeżywać to wszystko. Bo lodów ekipy nie macie. Lodów ekipy nie ma. O Boże, nie, pan jest nie za dużo na te lody? Nie. Jestem lodożercą jestem. No miały być, miały. I tak jeżdżę, szukam tych lodów. Jak wchodziłem, powiedziałem o lodach ekipy, że tu są, a dzieciaki stali tak ło! No właśnie. Dzięki. Do widzenia. Byłem się zapytać o lody ekipy z kamerką. Siemasz. Jestem Patryk, tam idzie Macław. Kurwa, ale zajebisty sprzęcik. No na mainie byłem właśnie. Laczka trochę zostawiłeś, widzę. Nie, już nie ma, to jak już to wygląda. Bokiem, bokiem, tak wie. Ja też ze stolem przypierdolę. To jest sprzęt. To jest jaka pojemność, szefie? 4,5. A, 4,5, to widzisz Maciek, ja cię oszukałem. FMFi. Porządny sprzęt, ale kompletny masz też FMF-a ten, czy końcóweczkę tylko? Kolektor ja polerowałem 2 dni no, temu. No, widziałem, jestem na bieżąco. 6 godzin roboty. A sam jesteś, czy z jakimś koleżką? Kumpel jest jeszcze na EX125 na miejscówce. Będziesz coś świrował? Co? Będziesz coś świrował? No, on też świruje. Nagrywa się? No, nagrywa się. No i luz, to dobra, jak będziesz coś świrował, to coś się ponagrywa. Na kask ci się jakoś zamontuje? Mam. No ale boczną masz, co będzie trochę lipa. Na górę ci jakoś... Montowanie mam złamane, bo spoko, jak się... zaraz ci na ten tutaj na buzie coś ogarnę. No. No dobra, no to jedziemy za tobą, majster. Ale woda sobie paruje z niego jeszcze, zobacz. Pali? Myłeś w piecu. Leci, co? No i to dwupakiem bez gazu. I to 100% tego. Chłop ręką macha nieźle. Tak, Hania ładnie wygląda. Trochę poobdzierało. Też byśmy tu latali, Maciek. Siema. A ty co nie latasz? Na tej pieniądze nie da rady. Ty Maciuś, trzeba im zaraz kamerkę jakoś przyczepić i już. Ale idzie tym dwupakiem, zobacz. Przyciera. No niezłe, niezłe dym. Kurwa Maciek. No jedz tą kanapkę, jedz. Siema. Siema Patryk. Maciek. Coś tam ponagrywamy, majster. Nieźle. Co, zadowolony ze sprzęta? Druga przycierka mi siadła zaraz. Tak? A tu nie powinieneś mieć czegoś tu? Nie. Czego? No nie wiem, jakiegoś coś, żeby krzch. Kumpel ma... No wiesz, no ja go dopiero mam No tak, tak, no wiem, wiem. Bo tak to zaraz będzie po plastiku, co? Z tyłu. No. Kapora już paliłeś. Nieźle. Fajnie to. A który to jest rok, szefie? 17. O kurwa, to taki nowszy. No, czterolatek, no. Koleżka kupił z 5 chyba roku. Koła w teren, koła na supermoto. No, ziomuś mu ciężarki zrobił sam. No. Na autokardze mi wytoczył.
5 projektów było i dopiero ten był dobry. Ja dościga muszę też sobie ogarnąć. Strasznie ta woda z niego paruje, zobacz. No. Ale nie puścisz teraz wody. Co? Puścisz teraz wodę, czy nie? Ale co puścił wodę? No no i nie byłem. I co, tu macie miejscówkę z przypału? Tu? No ja tu jeżdżę już, czekaj, półtora roku i no, nic. I nic. No to cisza w sumie przy trasie. Ta droga, tu jedzie, jeżdżą samochody? I sprzątają z piachu drogę. No. A jeżdżą tu samochody w ogóle czasami, czy rzadko? Jak ktoś chce dojechać tam gdzieś do pola, to może są 2-3 samochody no. Przez całą dobę tutaj, nie? Więc no spokojnie jest. No Maciek, wiesz do czego to jest? Nie wiem, no żeby było. No gdzie? Jak tu się kolano wsadza? Odbiliście 3 naciski z tyłu. O kurwa, majster. No i to jest profesjonalne. To też uwierzcie na Instagramie. To te dwa masz pod handbrake'a, jeden tylny? Tak, zgadza się, no. Ale to miałeś już tak, no nie? Znaczy miałem jeden zacisk, nie? Tak. No jeszcze trzeba go podszykować trochę i lalka będzie. Elegancior. Kurwa, jeden i drugi bieda z tą oponą. No. Fuj del solem przypale lacza. A to ma na tył? Na przód, ale pierdolne olejem trochę pod oponę. A macie tutaj drużynę taką jakąś, ten czy we dwóch tylko śmigacie sobie? On jest w jakimś teamie, a ja jestem tak solo. No, nie? No ja nie jestem nigdzie. Mordko, normalnie. Coś planujemy, ale... Se załóżcie jakiś kanał, coś napierdalać, kurwa, to zawsze jest zajawka. No ja mam swój kanał. A jak wiesz, a jak, no jak na kanale byś stawiał, tu byś coś sobie oznaczał, że śmigasz. 260 motogodzin. To zaraz ekipa większa by była. No bo tu lampa się grzeje i jeszcze jest stamtąd ci leci para, nie? Woda wszędzie tam wleciała w rowki i jak dajesz na gumę, to spada z powrotem na cylinder i na kolektor, nie? Zaraz. No dobra, a tak z ciekawości, ile ma kilometrów przejechane? 8500? I ma 200 ile? 260 motogodzin. No to musiał jeździć chyba w enduro wcześniej, no w terenie. 3 lata w terenie. Mamy taką fajną... Majster, ty też przycierki robisz? Też przyciery robisz? To jest kurna krzywo, nie wiem czy zrobię. Że co, a że droga jest krzywa, tak? No zobacz, no masz skoszoną drogę, tak zobacz. No. I to jest ważne. O, ty masz kurwa kawałek tego przyczepionego. Iskrzy. Tak? Dawaj przycierę, Łuka. Tylko ten, z głową, majster. Nie ten. Bo wsadzisz i będzie. Czekaj, tak zaraz myślę, jak to zrobić, żeby wam coś zamontować tej kamerki. Dobra, zaraz coś pomyślimy, wam założę, będą fajne ujęcia, jak lecicie. Bo ty sobie enduro jak kupiłeś, czy już gotowe kupiłeś? Ja gotowego kupiłem od znajomego. Ja na łatwiznę poszedł. Pegi i ciężarki, a reszta była. Bo mi mówię do Jarka. No na kierownicy, Maciuś. A. Mówię do Jarka, że Pegi to się nazywają, te dokładki, bo koleżka kupił tego SMC 690. Mówi, Pegi to są nóżki, ja mówię, nie, Pegi to są dokładki tutaj do kół. No i nie mogłem się z nim, kurwa. On co, to lepsze niż ten? Tak, no. Bo jak się wywalisz na, no, z handbarami, to może ci kierownica pęknąć lub coś w tym stylu. Plus jeszcze tam kumpel ziomka miał przypadek, że sobie złamał nadgarstek, nie? Plus że ręka mu weszła? Wow. To ja mówię, nie, to ja ściągam i tu mają być ciężarki, tyle. No. A to miałeś handbary wcześniej, tak? W AX125. No. Kurwa, katarcia z przodu, panie, jak umieściło? W Barbdziewie, zobacz, w Bizancjum. A to całe koła starczą kupiłeś, tak? Na ciebie są. Wiesz co, bo tarcza to jest tak, taka, jak u mnie w ścigu jedna, zresztą no tutaj tak, też. No. Adapter na większą tarczę i seryjny zacisk. Nie? No dobra, majster, teraz mi trochę podpowiedz, a to jest co? Tylny hamulec w ręku? Nie, to jest sprzęgiełko, Brembo, no. A to jest tylny hamulec. A w nodze też go masz i też działa? I też działa? To jak to jest połączone? To idzie do tego zacisku. Aha, do pompy, nie? Dobra. I tu masz o jeden przewód. Czyli jak zapierdalasz, wciśniesz kurwa na wszystkie, ten to w miejscu staje. Znaczy no jak już wciśniesz o tak, to już ci ten to. A to już dużo spaliłeś? Opon? Z tym to dopiero pierwsza. Jak go brałem, to był na świeżutkich gumach, bo zobacz, bo ma cycki nawet, nie? No. I z tyłu też były cycki, to po jednym dniu to już... Ziomuś będzie przycierę wali.
rację, trzeba się namęczyć. No. A wiem, bo miałem sam. Mniejszy motor więcej macha, co? No trzeba ciągle szarpać to wszystko, z cęgą strzelać ciągle. O kurwa, jupir. Siadło, kurwa. Ale już? No, ja już... Kondy by poleciał. Ja już go widziałem właśnie jak leży. O, skubanie. Nagrałeś to, Maciek, co? Już tak spadałeś bokiem, co? Dużo nie brakowało? Znaczy, przesadziło. Minąć trochę. Ja, na plecach to już ciężko, kurczę. Maciek, nie masz za bardzo napiętego łańcucha? Czy tak musi być? No, trochę. Tak musi być. Ten typ tak ma. Żadnego. No bo dopiero dwa dni motor. Coś tam się nagrywa. A to już stary sprzedałeś? No. Siema. Tutaj zryty moto, zobacz. Dobrze. Kolanto. Trochę będzie ten daszek przeszkadzał. O, ale... patrzcie. A wiesz co? Masz na maksa do góry daszek postawiony już? Ty, przypał. Przycisk nie działa. Co, odpalania? No, poczekaj. Zalał się wodą.
szóstki. Ziomek z szóstki rusza. A nie, no nie możemy całego wykręcić. Nie, no trzeba odciąć. Dobre może. Nie zadałem. To kurwa. Zajebiście. Czekaj, zaraz czymś to ten. Ej, kartą może przetniemy. Taką zwykłą plastikową, czy nie? Może ja coś mam, czekaj. Tu iskry aż leciały. Kurwa, zajebiście. To jakąś się przebić na sami. Dobra, Tania. Fajki można odpalać. Kurwa. No to jest spalenie gumy, kurna. To nie? No, szybki Mati. I am crazy. A tu ziomek z Hondy. Znaczy kurna, z Yamaha. Z Yamaha. No, jest i zryty. Nie, bo jeszcze urwie. No nieźle poszedł. Te hondziarze to jednak potrafią. Nie, to olej tak bierze, co? Wariaty. Czekaj. W Lepunie. To w stylu GTA. O, to jest projekt Cross Enduro. Trochę znasz tych youtuberów. Wszystkich znam. Musi być, wiesz, majster, żeby to się trzymało. O, proszę. Ma poradnik, jak przyklejać. Czekaj, nagrywa się? No. Dobra, to jeszcze ci obkleimy tymi. Okleina, bo no jeszcze tego. Jeszcze tą przyklej. Tak? O, to czekaj, to może. Przodu na czarne. Wiesz, to ja sobie w domu przytnę, o żeby białego nie było, wiesz? Mhm. O, a nie. Nie, no to nie jest białe, tylko dobra, to ten. Tak myślę, gdzie był ładny, to był no. Mam zajebisty pomp, patrz. Kurwa, ścigami tu wpadłem, też się wpadłem. Tylko muszę ściga zebrać, czasami nie ma co robić, to tutaj dobra. Idealnie, to... zobacz. No. Moja fabryka. Bypass. Lalka. Macie jeszcze tych wlepek? Chcę w domu poprzylepiacie, no, czy coś? A na kompas sobie przyczepię. O, dzięki bardzo. Czy tam komuś kopsiesz, kurde, zajebiście. O kurde, ile wlepek. Masz ją. Jak ktoś podawać, kurde, wlepek. Dzięki. Kurna, no tarcza to jest solidna.
To ile takie koła? Same felgi bez tarcz, bez zębatek. Ile trzeba liczyć za coś piątka takiego? Piątka za tą firmę. Piątka. A tarcze plus ten, plus no, zaciski. A które zaciski? No i jeden. Przedni jest seryjny. Jest adapterem, no i on ci przesuwa. Mhm. Seryjny zacisk, nie? On ci przesuwa. Widzisz, to jest seryjny. No, no. To tarcza przednia, bo są dwie do wyboru, to jest ta lepsza, ta pływająca, plus koła, plus opony, no to no coś koło 9, nie? No plus dolicz sobie pegi, bo szkoda zniszczyć koła, no. A czy to już można powiedzieć, że to jest groszowe w porównaniu? No 150 zł, a 9 tysięcy, nie? No. To już samo. Są już mniejsze koszty. O, idzie, Karol. Strażny w miejscu. O kurde. Zobaczysz? Jest! Dobra. Zrób zbliżenia no tak na kolektor, majster, dobra. To nie wymaca. 6 godzin roboty. Szybki Mati 6 godzin szlifował. Znaczy w sumie to bardziej polerował. Polerował. No ale kolektorek jest kurna nieźle zrobiony. I tak on ci coś zrobi, wiesz, taki. No fioletowy. Możesz, no wiesz co, możesz to zrobić też palnikiem jak masz. Mam, to mam. Będzie od razu taki efekt, a jak Patryk sobie zrobił na tym. Się, a niech sam się zrobi. A tak jest ładny na razie. No właśnie taki. Ładny. No taki. No wchodzi no w taki złoty kolor, nie? Taki złotawy się zrobi. Nie no, ogólnie bardzo fajnie ten KTM wygląda. No. KTM, katować można. No nie poznajesz majstra? No pozdraję, to znaczy z wyglądu to nie wiedziałem. No po głosie. Po głosie, jakbym no YouTube'a włączył, prawda? Co ci wystaje z dołu czy dróg? Panie, jakie tu było palenie. Dobra, ty coś mi boję. Nie no, już chyba nie jest no odpalenia. Robota. Pokaż. Masz tu przecinek. Druty się ten poprzecina i no przy samym tym tnij, wiesz? Wiem, to trzeba zaraz go przestawić. Zaraz to się pewnie kurna z powrotem. Zapalniczko może wtopisz. No właśnie nie mam przy sobie, no. Bieg. A no bieg faktycznie. No jak szósty bieg wrzuciłeś, to... Oj, chyba tak. No mówiłeś, że szóstkę wrzuciłeś, jak paliłeś gumę. Myślałem, że chłopaki przyjadą też ze swoim sprzętem. Nie, no my to tutaj. Widzimy. No. Dobra, gdzie ten drut? My to nie mamy polotu na razie do takiego latania. O, tu jeszcze do tyłu, jeszcze. Tu kilka jest chyba, wiesz? No, bo to ci się będzie teraz rozwijał. Nie, no tutaj. Nie, już się rozwija. Kurde, czy całego go rozwinąć, ile się da? Nie. Gdzie on idzie? O. Ale wiesz, coś ci wiem, to tu padnę do ciebie. Jak tylko do Warszawy przyprowadzę. A może i Jarusia, kurwa, wyciągnę któregoś razu? Tu jest 13,52, to praktycznie no jak w enduro. No tak, no. I on leci dwie paki prawie. Tak. No. Co ty gadasz? No, dwie paki. O kurwa. I licznik, no, jest przestawiony. I licznik, no, jest przestawiony. No, ale to opona mniejsza, to tym wolniej powinien być. 160 by ci weszło. No wiem, ile tego spadnie. Ty, no, aż nie mogę... Kurde. 13,50. No, 13,52 jest. Ja mam tak. Tylna im większa, tym szybciej, tak? No. Nie, no. I tylna im większa, tym wolniej. No. Tak, no. Ty, no to ja mam 13,50 i kurna. Ja mam przecież też teraz 13,52. Nie, ja mam teraz 14,50 i paka 60. Albo ja mam też 14,50, no. On się to będzie tak ciągnął, kurde. Jak ten przycisk? No, tak, nie będziesz taki. Co? Ile oponka? Za trzy dyszki znajdę. No to luks. No zobacz, patrz, no już taka poradnik. Taka jak ta. No już poradnik, no jak znaleźć, patrz, wpisujesz sobie 160 na 70, nie, czekaj, na 60 na 17. Do motocykli i skuterowa, nie, czekaj, bo wziąłem. Do upalania. Kategoria stunt, powinna być. Stunt. Czekaj. I bierzesz sobie teraz sortuj, trafność, cena od najniższej. No, poradnik, no, jak kupić opony odpowiednie do Supermoto. O, zobacz, 25 zł masz laczka już, zobacz. O, i to jaki ten. A to twardy kapeć. A to dobrze, będzie ślisko. Coś tam ponagrywaliśmy, o, co? Za 40 zł, zobacz. No już zamawiam. Allegro lokalnie. Reklama jakaś.
Jak? Jak było? Fajnie, fajnie. Może nagramy? Dłuższy odcineczek może nagramy. Jak nie wiem, jakich numer chcieli, to jak najbardziej. No, Adrian. Dobra, teraz szybki wywiad. Lecę, bo zaraz mam tego. No to przyjedzie pod vlog. Tak. Dupeczki, teraz jakbyś w takiej dużej śmigał, bez dachu cabrio. Co to same skakiwały. No, tak jak śmigasz. Co to? Oczywiście? Tak, no, światła zdać. No, także elegancko. Pokaż bitkę jeszcze na koniec. Ta forma jest.